King Kong, mutant alligators, and Alex Casey shoots the place up every weekend. Look, I never even carried a gun until a couple of days ago. Well, my dad used to be a cop there. Tells some pretty wild stories. Stuff like this? No, just normal bad stuff. Kind of like your books, Wake. I used to tease Dad that he was just like Alex Casey. You've read me. Oh, sure. You're a pretty good writer. A little heavy on the metaphors, maybe. Nobody's ever said that before. We're coming up on the power plant. See the lit building over there? And that's the dam further up the river. I can't land here. I'll take her down the road across the river. Just get me there, Sheriff. Oczywiście, że wszystko straciłem. Mówiłem, że wszystko stracę. Standardowa latarka. I co? I żadnej broni. On, przecież on to trzyma wszędzie w tej swojej gównianej kurtce. Kurtki nie zdejmuje, ani nic nie odkłada w tym helikopterze. Więc dlaczego nagle wszystko straciłem? Znowu. Tą latarkę trzeba sobie przyczepić do cholernego czoła. Nie w sensie taka czołówka, ale no nie wiem, taśmą, cokolwiek. Majtki sobie włóż. Chleb nie będziesz miał i w ogóle. Ech, odlećcie, już mam was dość. Na chwilę odpoczynku przynajmniej będzie. Chyba jest achievement nawet za spalenie chyba, nie wiem, 1000 ich. W ogóle ile ty... tam jest, patrz, spaliłem z 20. O, i dziękuję. I had to do something about the chain for the door to open. The darkness controls the... Jezu, przestańcie. To było już nudne w trzecim odcinku. Trzecim. Nawet drugim. Jeszcze rozumiem drugi. To dalej początek gry, ale już teraz... Co ja mam? Amunicję do rewolwera. Pięknie, a teraz gdzie rewolwer? Tu jest. Help, to już coś. Oczywiście. W ogóle skąd on wziął tą zwykłą latarkę? Chociaż miał normalną. Plathouse. Nie tyle aż co Batman, no ale... Man. Filmy nie kłamią. Może jednak. Na pewno nie. Nic nie. Tego nic nie wyjdzie. Okej. Shakira? Może? Zobaczmy. Przejdź przez plac transformatora. Klub. Brzmi bezpiecznie. Ale gdzie oni polecieli? Musieli się chyba rozbić. Właśnie to czemu w ogóle się tak... Nie wiem. Spokojnie by się potem przez... Ach. Dlaczego wymyślacie coś takiego? No, próbowałem przestrzelić jeszcze raz. O. Nie, teraz nie mamy niczego! A! Nie będzie niczego. A, bo jeszcze nie... Może... God. Rac też nie mam. To jest wygodne. Materia... Jedna raca, naprawdę, jedna. Pojawiają się nie wiadomo skąd. Miał.
O Jezu! Nie. Szarżuję. Gro. Byłem tak wyładowany. Musieliście mi to zabrać i... A, graj od nowa! Niektóre pomysły są głupie. Chociaż mogli mi dać tą standardową latarkę. Jeszcze się rozejrzę, może coś będzie. W tej chwili naprawdę racje by mi się przydały. Mam zwykły rewolwer na 4 gości, którzy mnie atakują dosłownie jednocześnie. A jeszcze tamta kawa. God. I... Aha! Jestem słańszy! Na wojnie. Okej, to było głupie. Zrobiłem uniki. No. Ej, właściwie to nie powinienem z nimi walczyć. Właściwie to przecież tam mam światło. Come on! Help. Chodźcie, ludzie do świata znikną. Całkiem zapomniałem. To i tak głupi moment. Oni byli to inaczej zaprojektować. Baterie, rewolwer, strzelba, którą na pewno zaraz znajdę. Cóż to tam mi się świeci? Ścielba, pięknie, to, a to ta bardziej powtarzalna. Raca, baterie. Lepsza latarka? Nope. O, radyjko. Będę mógł sobie przez chwilę pomilczeć, posłuchamy sobie Pata. Ewentualnie muzyczkę jakąś. No, zaraz się przekonamy. Yep. Pisarze nie potrafią skakać. No. Wake. Denerwujesz mnie. And here's a new song from a band that they always remind me of our local rock legends, the Old Gods. I couldn't tell you why. I guess it's just, you know, one of those things. Anyway, here's Poets of the Fall and their latest single, War. Oh, jak fajnie. Poets of the Fall. Nie w czasie muzyki. Ja chciałem tego posłuchać, tak? Nie wiem, jak to posłuchać, cholera. Teraz jestem zły. Zadowoleni? Gin, cholera. Praca. Jeszcze jesteście... Czy oni się pojawiają cały czas? Przynajmniej sobie mogę posłuchać. O! I nie mam racji. Wydostań się z tego. Chyba będą lecieć przez samą muzykę. Help. Szybko uciekaj. I do widzenia. Dobra. Teraz mnie nie złapią. Man.
cholery! No nie mogę przejść, no! To jeden z tych momentów, prawda? To jeden z tych momentów. Już nawet nie wiem, co mówić, są jeszcze złe. Nie dam się znowu wcignąć. No, ty cholerny! Muszę zobaczyć, świetnie. Czemu nikt mi się nie zrobił? Lecz się. Przeładuj. Czy ktoś się przeżyli? Nie. Teraz mi się tak bardzo granat przydał. Nie! Wal się. Walcie się. Praca. I tyle. Aha! Sprytnie przekonali się, no to... Wracaj do światła. Okej, teraz co możemy zrobić? No, zobaczę, może się uda powalczyć. Jestem ciekaw, co Pat mówi potem. No, pojawia się. Jeny ile ich. Dużo ich tutaj, bardzo dużo. Zrobiłem unik. A, on już jest zrobiony. Nie. Dlaczego, projektanci, robicie takie fragmenty? Niech się wszyscy nowa pojawiają, mam dość. No i do was. Chyba nie wszyscy. Nie. Wchodzi mi w para. Nie, wszyscy są nowa. Screw it. Nie warte. Wiem, że kawę ominąłem. Trudno. The power plant glowed in the night. It was close, but I had to find a way across. Ta, bardzo blisko. Co? Spacerek obok. Zanim zejdę. Którędy iść? Czy uda mi się przeskoczyć na tamto, tamto? Może? Nie. Czyli tam jest według fabuły. No to nie idziemy tam jeszcze. Tu coś będę miał schowane. Może lepsza latarka? Zobaczymy. Granat błyskowy się idealnie przyda.
żeby nawet chętnie tam wrócił. Gdybym wtedy miał jeden granat błyskowy, jednak by to mi pomogło. Raca lepiej. W tej chwili raca mi się bardziej przyda. Haj! Wow. To było szybkie. Nie, ale tam jest kartka. Czy woda na nich działa? Jestem ciekaw. Co oni tu wymyślili? Hi. Hello. Otwórz, 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 nie wstydź się. No. Och, dobrze, dobrze. Punkt zapisu. Zawsze, zawsze, zawsze. Czy mamy tu jakoś... Hi. Ups. Okej, tego mogę. Teraz ty. I największy. Ha! Teraz jak pojedynkę, to nie jesteś taki... Ojejku! Prawie słyszę po dźwięku. Oh. Ach, magiczny moment. Nie, nie od razu. Naprawdę. No chyba jestem blisko strony kartki, tak jest. Nie ma więcej amunicji, jak fajnie. Making her way through the water pipe alone, Cynthia was angry at the writer. Foolish young man, taking unnecessary risks. And the way he broke the rules. Didn't he understand what was at stake? Since the terrible days in the 70s, she hadn't wavered once. As hard as it had been, she was tired of protecting the town all these long years, and now only wanted to rest. Ojejku, biedna. Tak się współczuję. Zawsze każdy jest wielki poszkodzony. Kawa jest po drugiej stronie. Tam nie wejdę, już widzę po drzwiach. Co my tu mamy? Ujejku, ciasne korytarze. Gdzie był ten granat? W jaki sposób przetrwałeś? Poważnie pytam, jak przetrwałeś. Nie ruszam się. Życie niech mi wróci. Ciekawe, jak sobie Rady i Kora działa. Tam coś jest na górze. No i właśnie to tam będę musiał pójść. No, tu nie.